Witam wszystkich na kanale. Zaczynamy kolejny odcinek z Diablo. Rozpoczniemy zadanie poboczne, które tutaj jest. Pycha przed upadkiem. Co się stało? Te ciałożercze psy wyczuwają naszą słabość, nasz wstyd i wgryzają się w nasze rany. Lata walki z kanibalami zostawiają blizny głębsze niż ciało. Tortury i powolna śmierć nie są ani chwalebne, ani honorowe. A teraz część moich najlepszych wojowników zniknęła i tylko krew znaczy ich ścieżkę. Nie wierzę, że nie żyją. Nie daliby się tak łatwo pokonać. No i co? Będziemy musieli to sprawdzić, tak? Czy plemię żurawia walczy samotnie? Gdzie pozostałe plemiona? Nie znasz tych opowieści? Nie wiem, czy mam być jeszcze bardziej zawstydzona, czy zaskoczona. Nosimy brzemię wstydu naszego przodka, Nihlataka. Poddał się tchórzostwu, gdy mierzył się z Balem pod korzeniami góry. Nasz honor, nasza przynależność pośród plemion zginęły wraz z upadkiem Arreat. Walczymy samotnie, bo nie mamy wyboru. Skąd kanibale czerpią swą siłę? Do tej pory zabijałam ich zbyt szybko, by zapytać. Żywią się ofiarami swoich podbojów, ale jeśli mają okazję, to pożerają też swoich. Nawet oszalałe bestie mają więcej honoru. No bo to mi wystarczy. Kierujemy się tutaj. Miałem taki plan, żeby uderzyć dzisiaj na twierdzę. Tutaj mamy jedną. Świątynia Zgnilizny. Albo ewentualnie tutaj Onyksowa Strażnica. Ale no, na razie może to zadanko sobie ogarniemy. A czekajcie, bo tu mamy to jeszcze. O, jak ładnie. Czekajcie, tak, tutaj mamy ten amulet, który zdobyłem, ale nie będziemy go używać. Czekajcie, umiejętności podstawowe zapewniają 20% redukcji obrażeń na 3 sekundy. Okej. Okay. Chyba nie będziemy się tu może wydawać w walkę. Potrzebuję więcej furii. Mamy tą tarczę, widzicie, która obserwuje nam obrażenia. No, powiem wam, że to jest kapitalne, naprawdę. Kurde, nie załatwiłem typa. Tarcza, którą otrzymujemy, pochodzi z tego przedmiotu. Bariera 1417 punktów obrażeń. Działa przez 10 sekund, tak? Także to całkiem nieźle. Poszukaj zaginionych barbarzyńców z plemienia żurawia. Prawdopodobnie są tutaj w podziemi. W podziemiach, w tej piwnicy tutaj. O, sprawdzimy, wejdziemy tutaj do tej zakopianki, jak to się nazywa? Zakopianka kanibali, tak? Ziemianka, przepraszam, ziemianka. Ale tutaj chyba nie. Jestem jeszcze gotów. Tutaj nie. No, te piwniczki są króciuteńkie, malutkie, ale nie wchodzą w żadne chyba w statystyki. Przynajmniej ja nie zauważyłem. Także tutaj to pomijam. Ojej, mnie tutaj potłumali.
Uczynajcie, bo tych barbarzyńców tutaj nie bardzo widzę. Czy co, może pójdziemy w tamtą stronę? Może tutaj. Potrzebuję więcej furii. Zmarzenie tej furii to powiem wam, że to jest przepis na sukces. Co on taki wytrzymały? Chyba znaleźliśmy to, tak. Zmasakrowany barbarzyńca. Zwłoki pokrywają rany rwane i szarpane oraz wyraźne ślady ugryzień. Na twarzy nieszczęśnika maluje się zarówno przerażenie, jak i zaskoczenie. Tutaj coś jest, ale nie mogę tego aktywować. To tyle? Same. Wracamy. Muszę czekać. Jeszcze gotów. Zrobimy zaraz to drugie zadanie, które tu jest i uderzymy na warownię. Warownie są fajne. Chyba, że jeszcze coś będziemy musieli zrobić. Masz więcej krwi na wargach niż na ostrzu. Wytłumacz się! Już! Znam los zaginionych barbarzyńców. Zostali kanibalami. Obserwowaliśmy ich. Uczyliśmy się od nich. Spożywają ciało, aby odebrać siłę tym, którzy są słabi. Będą nosić ich w swym wnętrzu, ich siłę, ich honor. Honor? Tak, niosąc z naszych przodków... Honor jest z tymi, którzy umierają z podniesionym ostrzem. Tylko bestia uznałaby ich za posiłek. Ale zjadając ich, oddajemy hołd. Nie masz nic wspólnego z honorem. Okej. Podniesione włócznie. Kolejne zadanie. Pycha przed upadkiem. O kurczę, kolejne zadanie mamy, widzicie? Także chyba nie zrobimy tych jednak tego, tych podziemi. Coś mi się wydaje. O, niestety. Dobra, robimy kolejny wątek. W walce z kanibalami straciliśmy coś więcej niż tylko ciało. Straciliśmy tożsamość. Zapomnieliśmy o ofiarach poczynionych przez naszych przodków w obliczu oczywistej klęski. O dumie z wyrastania ponad siebie. Jeśli mamy mieć jakiekolwiek szanse z kanibalami, musimy przypomnieć sobie chwałę naszych przodków. Tych, którzy zginęli po to, byśmy mogli żyć. Spotkajmy się przy miejscu spoczynku naszych przodków. Czas zwrócić włócznie plemienia żurawia w ręce jego dzieci. Symbole wielkich zmarłych wzmocnią siły żywych. Od czasu wielkiej zdrady plemię żurawia znało tylko znój i poświęcenie. Moją siłą oddaję cześć swojemu ludowi. Kiedy szczęki demona zacisnęły się na mojej ręce, myślałam tylko o swoich. Uderzeniem docisnęłam paszczę bestii i wróciłam do plemienia. Nic mnie z nimi nie rozdzieli. Wróciłam, żeby zabrać jego czaszkę na pamiątkę, a nie żeby zasłonić, co straciłam. Żadna blizna nie daje mi większej dumy. Podziemia. Wiecie co? To będzie chyba szybciej przejdziemy niż
z góry. Aczkolwiek, dobra, to zadanie na razie zostawmy, nie będziemy tutaj mieszać. Stąd będzie szybciej. Fakt, to będziemy eksplorować podziemia. Podziemia są długie, czasochłonne. Ale znowu mamy zadanie i podziemia, więc robimy dwie rzeczy za jednym razem. I patrzcie, przeniosłem się tutaj i nastała, kurczę, noc. Niestety. Nie ma w tej grze czegoś takiego jak przejście, czyli takie lekkie ściemnianie się i noc. I lekkie rozjaśnianie się i dzień, tylko mamy noc, dzień, noc, dzień. Nie wiem, czemu tak to jest zrobione. Powinno te słońce powoli zachodzić i powoli wschodzić, tak? Jak to jest w życiu, prawda? No ale... Wiecie, dobrze, że nie eksplorowałem tych podziemi. Przywracasz jeden punkt podstawowego zasobu, gdy ograniczasz kontrolę wroga. Także teraz sobie to zrobimy. Tam jakieś wydarzenie się pojawiło. Ale już mniejsza z tym. Mniejsza z wydarzeniem. Potrzebuję więcej furii. Nie jestem jeszcze gotów. O kurde, to daleko jest. Mam mało furii. A, dobra, aż tak przygotowane. Zwykły może zbieram, aż tak bardzo. Mam jakąś obronę. Uciekaj, dobra, skurmy się tam. Pożegnanie wszystkim, co miłujesz. Dobra, musimy użyć tutaj emotki. Pożegnanie, czyli damy sobie pa. Aż nasze drogi znów się zejdą. I zwiększyliśmy sobie tutaj szybkość ruchu o 10%. Okej. Okay. Tak bardzo tego nie widać. Chociaż troszeczkę czuć, że nasza postać jest szybsza. No ale... Szybkość ruchu to szybkość ruchu. Upadek czempiona, lokacja. Odnieś płaskorzeźbę na piedestał, 3 sztuki. Także widzicie, mamy tutaj jakby dwa zadania. Plus podniesione włócznie. Nie jestem jeszcze gotów. Będziemy tutaj wszystko robić, a to zamknięte. Kopce naszych przodków, splugawione przez bestie. Ich brud nie jest w stanie zagłuszyć chwały, która echem przetacza się pomiędzy tymi głazami. Aha, jutro mamy włócznie zebrać tylko. Okej, okay, no i oczywiście tutaj mamy to płaskorzeźby zdobyć. Ale fajnie, bo będziemy mieli pomoc. Że nie będziemy tutaj sami. Gotów.
tak sobie tuczymy te potworki. Muszę czekać. Dobra. Tutaj mamy środek mapy chyba. Muszę czekać. Nie trafiłem przeciwnika, który trzymał się, no i... Mamy tą barierę, ta bariera jest, powiem wam, fantastyczna. Dobra, tu mamy kapliczkę. W sumie to ją aktywujemy. Muszę czekać. Dość furii. No i przy okazji włócznia, tak, czyli dwa w jednym. No, czy tą płaskorzeźbę muszę od razu odnieść, czy mogę ją jakby dźwigać i szukać kolejnej? Jeszcze gotów. Dobra, cztery włócznie. Jeszcze tutaj musimy zdobyć dwie płaskorzeźby. Nie jestem jeszcze gotów. Korony zabrałem, więc nie wiem, co to jest. Korona. Nie wiem, czy to podniosłem, czy nie w końcu. W sumie to nie korzystamy nawet z tych eliksirów. Ale dobra, weźmy tutaj jakiś, mamy 8. Jest większa odporność na cień, a zdobywane doświadczenie o 5%. Dobra, może być to. Mamy ich, tego mamy dużo. To. Żeby nam szybciej wpadać. Aha. Wiecie, co to jest? Super broń. Go.
pomogę mu, ale... Nie jestem jeszcze gotów. Nic nie otrzymałem w zamian. Panowało nad tymi terenami na długo, nim zostały zbrukane przez demony. Krew na tych włóczniach jest dowodem na to, że nie odeszliśmy w ciszy. Muszę czekać. Większość zadań takich jest... co tu dalej mówię? No, taki banalny, prosty, skrótny. Ale generalnie... generalnie spoko, nie? Tam jestem bardzo załamany i zawiedziony. Gra się naprawdę fajnie. Niektóre zadania są dłuższe. Muszę trzeba tam więcej zrobić. Niektóre są trochę krótsze. Generalnie spoko. Wszystko to jest ogarnięte w pewnym obszarze. Zadania w Diablo nigdy nie były długie i rozbudowane. To nie jest Wiedźmin 3, gdzie niektóre zadania robiło się przez półtorej godziny. Czekajcie, bo tu mam jakiś pierścień legendarny na dodatek. Zaraz sprawdzimy, co to jest. Dobra, przenieśmy się szybko do jakiejś osady. A, jeszcze zobaczymy ten pierścionek. Raczej powiem wam, nie liczę na jakiś fajny pierścień, bo mamy dosyć mocne pierścienie. Zresztą jeden nawet jest ulepszony na czwarty poziom. No ale zobaczmy. Będzie 40 poziom, więc tutaj raczej tu mamy nawet 43, także nie liczę na coś fajnego. Obrażeń zadawanych wrogom krwawienie, obrażeń zadawanych wrogom stanie spowolnienie. Regeneracja zdrowia to jest fajne, obrażenia do odsłonięcia. Zyskujesz 22% generowania furii, kiedy aktywne są wszystkie premie do obrażeń zadawanie obrażeń zapewniane przez moc pasywną, kroczący arsenał, tylko barbarzyńca. 566, mamy 569. O, widzicie, nie będziemy nic zmieniać, raczej. Ładna sztuka. Dobra, sprzedajmy tam kilka rzeczy, resztę sobie oczywiście wszystkie przątki zniszczymy. Dawno nie łączyliśmy klejnotów, to też można byłoby ogarnąć, ale to już może poza nagraniem będę was z tym męczył. Moi przodkowie nasączyli te pola krwią demonów. Te bydlęta plugawią ziemię lepszych od siebie. Dobra, mamy jeszcze jedną tutaj ścieżkę i jeszcze musimy dwie łucznie zabrać, tak, że ogólnie spoko. Jestem jeszcze gotów.
jestem jeszcze gotów. Czekać. Okej. Kurde, mamy dosyć dziwne. Mamy 52 poziom, a przedmioty wypadają z 40 poziomu, widzicie. Nie wiem, czemu tak to jest jakoś dziwnie zrobione. Będzie, że z potworami, z którymi walczymy, to mają 50 poziom. No jest, kurczę, dziwne to jest. Jestem jeszcze gotów. Mamy włócznie, mamy tutaj płaskorzeźbę. Siła przodków powraca. Dopilnuję, żeby te włócznie znalazły się w naszym siedlisku. Razem pokażemy kanibalom, że plemię żurawia nie zna strachu. Dobra, a my dalej kontynuujemy upadek czempiona. I tak, będziemy tutaj mogli przejść na północ. Także standard. Oh shit. Kalib zebrał pozostałych wojowników, by stawić czoła mięsożercom. Reszta z nas spróbuje wzmocnić naszą obronę. Wzdragam się przed rozlewem przeklętej krwi tutaj, pośród kości naszych przodków. Ale zrobię to. Mamy barierę, przeciw nam nic nie robią. Mogę nawet spokojnie. Kiedyś to pamiętam, były problemy z tymi ludowymi demonami. Teraz mamy, gdzie bariera się od czasu do czasu uruchamia. Jestem niewrażliwy na ciosy. Muszę czekać. Mam dość furii. Dobra, tyle.
Zdaje się, że otrzymaliśmy chyba zadanie, czy nie, poboczne. Gdy światłość się mroczy. Aha, musimy wejść, dobra. Musimy wejść. Seria zadań. Widzę od jednej postaci. Otrzymamy pewnie wyzwanie. Co to? Nie jestem jeszcze gotów. Chciałem coś sprawdzić, bo mi chyba nie dadzą. Tutaj mamy zadanie jeszcze, widzicie. W sumie, wiecie co, aktywujmy je. Nie wiem, czy je zrobię teraz, czy nie będę robił, ale żeby nie zapomniał później może jeden. Może jeszcze je zrobimy jeszcze, nie wiem, czy się zrobimy czasowo. Ile mamy kasiory? Już 3 300 000, także powiem wam, że za to już można coś kupić. Samotnia ofiara. Notatka złożona w ofierze. Wciąż trwasz, choć czas cię nie oszczędza. Nie twoi kolorowi pobratymcy będą moimi świadkami, gdy powiem tak, podtrzymuję nasze tradycje. No proszę. Zgodnie z tradycjami. Pokaż prasteremu posągowi, że dotrzymujesz tradycji. Ok, możemy sobie to zadanie zrobić. Bo to jest aż tam. Na razie więc to możemy to zrobić. Co to będę musiał zrobić? Tak. Okej. Aha, jest zadanie. Okej. Muszę czekać. Mogę się bardziej postarać, nie? Dobra. Zaliczone, zaliczone. Kurczę, daleka droga, ale idziemy, nie? Jeszcze to zadanie zrobimy może. Tylko sobie aktywujemy to. Nie jestem jeszcze gotów. Można by na próbę było spróbować jakichś innych umiejętności. Tutaj mam na myśli tych głównych, aczkolwiek ja tutaj walczyłem wszystkimi i powiem wam, że ta jest najfajniejsza chyba. Generuje 9 punktów furii, a tu generuje aż 10, a to tylko 4.
Obdziera wrogów ze skóry, zadając 181 punktu obrażeń i wywołuje krwawienie. O! No tutaj mamy, rzucasz się do przodu i atakujesz wroga, zadając 1678 punktów obrażeń. Twoje trafienia krytyczne wywołują przy pomocy nagłej szarży, że berserkujesz przez 1,5 sekundy. Nagła szarża zadaje również 800 punktów obrażeń od krwawienia w ciągu 5 sekund. O kurde, to jest słabe. Weźmy to na próbę. O, zobaczymy. Widzicie? Będę każdego brał. Kurde, krwawienie siada za każdym razem. Ja pierdziu. Ej, rzeczywiście ta umiejętność jest zdecydowanie lepsza. Kurczę, zrobiłbym to. Nie jestem jeszcze gotów. Berserkowanie, wiecie, na 1,5 sekundy, to ja w 1,5 sekundy wykonam jeden atak, nie? Bez ciebie by mi się nie udało. Jeden atak wykonam. Uwolnij jeńców. No, ciekawe zadanie. Kurczę, widzicie, całkiem muszę czekać. Lepiej się walczy teraz. Dzięki ci. No, krwawienie działa. Nie jestem jeszcze gotów. Dzięki ci. Jeszcze ktoś dostał tutaj. Nie jestem jeszcze gotów. Czekajcie, tu nie ma nikogo do uwolnienia? Nie jestem jeszcze gotów. Kurde, nie widzę nikogo. Bez ciebie by mi się nie udało. Muszę czekać. To nawet 5 sekund nie minęło. O, mistrzostwo zdobywamy. A widzicie, jak mamy mistrzostwo, to zdobywamy więcej oboli. Dobra, co tu aktywujemy? Znowu chyba zdrowie, bo nie mam wyboru. Ale pójdziemy może tą ścieżkę, nie będziemy tak na zmianę jechać, bo nic nie aktywujemy. A, bo tu mamy pancerz. 45%. 45%. 46%, no dobra, fajnie. Nie jestem jeszcze gotów. Tych zadań wszystkich mamy zrobione dopiero 15. Także nawet połowy nie ma. No fajnie, to z tym głównym atakiem zadajemy obrażenia od krwawienia. A jak przeciwnik jest... krwawi, to jeszcze mamy chyba dodatkowy bonus do obrażeń. No teraz nawet nie muszę używać tej zdolności. Ale jest czuć różnicę. Muszę czekać. Możemy też popróbować z innymi zdolnościami, także. Martwi dołączają do plemienia w duchu i włóczni. Ich krew przypomina nam o wartości naszego ludu i nie splamimy ich ofiary. Kanibale wierzą, że siłę zyskują pożerając słabych, ale jeden wojownik
nigdy nie sprosta woli wielu. Plemię żurawia spotka się z nimi na ich żerowisku i zaproponuje ciało za ciało. Zobaczymy, czy posmakują im nasze włócznie. Mhm. O kurde, gdzie to mamy teraz śmigać? O matko, kolejna ta? A to jest chyba tylko tak, to jest, chociaż nie wiem, czy to nie jest lokacja. Czekajcie, bo tutaj było chyba, a mam to, dobra. Tu i tutaj powinien, aha, tutaj jest kapliczka, ale tego nie zbierzemy, bo tutaj nie zabierałem kapliczki. Zbierzmy tą kapliczkę. Najpierw zrobię za chwilę cięcie, żeby to zadanie jeszcze dać radę skończyć. Czekać. Muszę czekać. Jestem jeszcze gotów. Początki były naprawdę ciężkie, a powiem wam, że teraz jest no, łatwiej, dużo łatwiej. Ale jeszcze nie myślę zmieniać poziomu trudności. Będziemy się mordować i tak tutaj czasami w dupę otrzymujemy. Dobra, wiecie co, żeby nie przedłużać? O, tu zadanko jest jeszcze. Szkoda, że nie mogę sobie tutaj, wiecie, zaznaczyć samemu coś na mapie. Napisać sobie, że tu zadanko jest, to powinno, kurczę, takie coś być, nie? A nie, że ja, kurde, muszę się domyślać. Ja nie będę pamiętał za 5 minut czy za 10, że tutaj zadanie było. Dobra, zróbmy cięcie, bo kawał drogi przed nami. To są podziemia, ale to są chyba podziemia takie przygotowane pod zadanie, a nie takie klasyczne, gdzie musimy coś zrobić. Zresztą zaraz jak wyjdziemy, to będziemy mieli informację, czy... No widzicie? Także tylko to jest zadanie, więc... nic tutaj, nic innego nie musimy robić. Plemię żurawia zbyt dobrze zna cenę tchórzostwa. Jeśli teraz się zatrzymamy, pokażemy, że jesteśmy nie lepsi. Pokażmy tym kundlom, że nigdy już nie poddamy się strachowi. Razem tworzymy górę, która nie może upaść. Oczyść żerowisko kanibali. Widzę, czekajcie, jeszcze bym sobie wziął tutaj punkcik. Siła woli plus 5. A tu mam siła plus 5. No niestety tutaj mamy lepsze skille, tu mamy życie i pancerz, tu mamy maksymalne zdrowie i obrażenia fizyczne. Ale myślę, że lepiej byłoby pójść chyba tak. Chociaż to siła woli. Siła woli daje nam zwiększa generowanie zasobów o 6,7%, zwiększa skuteczność otrzymywanego leczenia i zwiększa obrażenia od przytłaczającego ataku. Mamy de facto, tak tutaj nic nie aktywujemy. Czemu to jest na szaro? A to jest na niebiesko. Aha, bo to jest normalny węzeł, a to jest magiczny. Aha. No wolałbym siłę, nie? Ale no kurde, siły tu... No musimy tutaj zainwestować w te punkty, to będziemy bliżej tych umiejętności. Dobra, nie ma wyboru. Umieszczę glify w mistrzowskich węzłach gniazd, aby zyskać ich premię. Glify można znaleźć przy potworach i w innych miejscach w randze świata 3. Tego tutaj nie umieścimy. Dobra, idziemy. O kurde. Krwawienie dodajemy, no to jest fantastyczne tym umiejętnościom. Uf.
Ale to tyle? Wszyscy byli ze mną, ja tu przyszedłem sam, zrobiłem rozróbę, wracam i co, koniec? Ej, kurde, co to za zadanie jest? Ej, co się stało? Ej, to coś jest nie tak. Muszę czekać. Coś się chyba zbugowało w zadaniu, widzicie? O kurde. Chyba nam się zadanie spartoliło. Nie mogę nawet z nikim porozmawiać. Jaki pech. Zaraz spróbuję wyjść z gry jeszcze ewentualnie. Nie wiem, czy to pomoże. Marnotrawny kotlinie. No to tutaj, kurczę, zrobiliśmy wszystko, nie? Widzicie, no nic tutaj nie mogę zrobić. Nie jestem jeszcze gotów. Ajajaj. Dobra, wiecie co, zróbmy cięcie. Ja tutaj spróbuję przeładować grę. Zaraz wrócimy tu z powrotem. Jeśli okaże się, że przeładowanie gry nie pomogło, to oczywiście zadanie zostawimy, wrócimy do niego, jak wyjdzie jakiś patch, update, może tutaj coś poprawią. Ale widzę, możemy porozmawiać teraz. Plemię żurawia zbyt dobrze zna cenę tchórzostwa. Jeśli teraz się zatrzymamy, pokażemy, że jesteśmy nie lepsi. Okej. Okay. Pokażmy tym kundlom, że nigdy już nie poddamy się strachowi. Może jakiś skrypt razem nie zadziałał. Tworzymy górę, która nie może upaść. No dobra, tylko że nikt nie chce ze mną iść, wiecie? I to jest zastanawiające. Chyba że ja tutaj ucieknę. No ale ta brama tutaj stoi. Czego mi nikt nie pomaga? Dobra, ja się wycofam. Spróbuję tutaj może do siebie ściągnąć wrogów. O, teraz chyba zadziałało. Teraz chyba zadziałało. Ale z kim ma tu walczyć? Tu czterech przeciwników jest. Dobra, niech się wykażą. Ale widzicie, coś jest nie tak z tym zadaniem. Dalej coś nie zatrybiło. Okej. Lipa. Jeszcze się przyblokowałem, cholera. Nie jestem jeszcze gotów. Dobra, więc nic tutaj chyba z tym nie zrobimy. Z tym zadaniem. Musimy to zostawić. Tylko problem jest tego typu, że kończąc to zadanie, otrzymujemy kolejne, zdaje się, bo tutaj mamy serię tych zadań. Zresztą możemy to ewentualnie jakoś sprawdzić. Mianowicie tutaj mamy kolekcję wyzwania i zadania. Tu jak zejdziemy sobie na dół. Ukończ akt trzeci, ukończ akt czwarty, piąty, szósty, epilog. Ukończ serię zadań. Pierwszy pośród wilków z Kozglen? O, tego nie zrobiłem. Ukończ serię zadań Znajomy Diabeł. O, widzicie, gdy światłość się mroczy w suchych stepach, czyli to jest to zadanie. Wykonanie następujące zadania w suchych stepach. 0 na 3? Znajomy Diabeł, tu też mamy kolejną serię tych. O dobra, no nic, nic tutaj nie wyczaruję. Ewentualnie mogę jeszcze raz stąd wyjść i wejść, ale to nie pomoże chyba. Przeładowanie gry pomogło tylko tak w nieznacznym stopniu. No i zostawiamy to i tyle. Raczej to nie pomoże chyba. Ale myślę, że to już gracze zgłosili raczej, nie wiem. Muszę czekać. Nie wiem, czy ten patrzy w ogóle się nam. Wiecie, nic się tu nie stało, nie zmieni. Tych potworów było tutaj kilka. Nie wiem, czy te potwory mają wypaść więcej, czy co. Muszę czekać. Kanibali więcej nie ma. Dobra, to ten temat zostawiamy. Oczywiście będziemy to od czasu do czasu tutaj sprawdzać, czy się to
poprawiło czy nie, a w tym odcinku to chyba nie wiem, ja wiem chyba tyle. Mamy wyzwanie znowu. No w sumie jak już tu jestem, to możemy to zrobić. Chyba, że nam to zajmie 2 minuty czasu max. Jestem jeszcze gotów. Hej, ty tam! Pomóż, proszę! Już to robiliśmy przed chwilą, wiem. Ale abole się przydadzą. Bez ciebie by mi się nie udało! Nie stój tak! Pomóż mi! Zawdzięczaj ci życie! Nie jestem jeszcze gotów. Mało furtki. Teraz troszeczkę gorzej poszło. Ale fajnie na zakończenie odcinka. Buława, tylko buława zdaje się jednoręczna i niestety tutaj tylko plus 2 do ataku. 1474 moc. No i niestety tutaj jest gorzej. Możemy ewentualnie jeszcze spróbować wymienić to. 62. Wróć. Dobra, 1474. Dobra, to sobie, wiecie, przetopimy, czy tam sprzedamy. Także w tym odcinku tyle. No niestety tego zadania nie dokończymy. Tutaj mamy jeszcze jedno zadanie. Okrawanie ciała. Tutaj było jedno zadanie chyba. O tu, tego co pamiętam. I tutaj mamy jeszcze dwa. Także to sobie oczywiście wszystko zrobimy. Miałem tutaj jeszcze te twierdze zrobić. Dwie. No i będzie trzeba powoli też wątek tutaj główny ruszyć. Dziękuję za oglądanie, to wszystko, pozdrawiam, cześć.